Znaczy 333 miasta w Polsce i 8 za granicą. Tak czczono dziś pamięć o żołnierzach wyklętych. Biegi tropem wilczym mają upamiętniać bohaterów, których mordowały komunistyczne władze. Bohaterów, którzy w walce o wolność Polski byli niezłomni i za to zapłacili najwyższą cenę. Prezydent Andrzej Duda wystosował list do uczestników biegów, w którym podkreślił, że epopeja powstania antykomunistycznego weszła na trwałe do kanonu naszych dziejów ojczystych. A o szczegółach Marcin Szewczak. Tropem wilczym, bieg upamiętniający żołnierzy wyklętych, bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę. Dziś Polacy im za to dziękują. Biegam, żeby uczcić żołnierzy, którzy Polskę uratowali naszą. Dzięki nim żyjemy w wolnym kraju, a to zawsze dzieciakom mówię. Dzięki nim możemy żyć, cieszyć się tym życiem. Warszawa. Kraków. Gdańsk. Ostróda, biegi i marsze na koszulkach twarze bohaterów, rotmistrza Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, Danuty Siedzikówny Inki. To był taki ruch młodych ludzi, że dosłownie jak gdyby iskra jakaś rzucona, która się rozpaliła po całej Polsce w różnych miejscach. No i co mogliśmy, co robiliśmy. Wyklęci i brutalnie mordowani po wojnie przez komunistów. Niezłomni dla pokoleń Polaków. To była ta determinacja trwania przy wartościach i świadectwo, że no, jeżeli już to umrzeć z bronią w ręku w walce o wolną, suwerenną, własną wizję Polski. 1963 metry, symboliczny dystans. Rok śmierci ostatniego poległego w boju żołnierza niezłomnego, Józefa Ferenczaka, pseudonim Lalek. Żołnierze wyklęci ginęli myśląc o nas, a my biegliśmy przywracając pamięć Polsce o nich. Biegi ku czci żołnierzy wyklętych zorganizowano w całej Polsce, ale także na Litwie, w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Australii. To już 6. edycja. Pierwszą wsparł dzisiejszy premier, a wówczas prezes banku Mateusz Morawiecki. Dziś pamięć o zapomnianych przez lata bohaterach wraca. Powrót do historii jest dla nas, dla rodziny bardzo ważną kwestią. Między innymi tu uwiarygadnia się postać Zagończyka jako żołnierza, jako patrioty, jako harcerza. Bieg pamięci w Londynie i na Wileńszczyźnie, gdzie walczyło 200 żołnierzy wyklętych. Dziś wspominali ich mieszkający tu Polacy, a opowieści o bohaterach wysłuchali polscy uczniowie wileńskich szkół. Cały czas myślałam, jak było trudno, że oni wyrywali krwawy pod za nas, im było 1000 razy trudniej. Wolna Polska to także ich wielka zasługa. Marcin Szewczak, Wiadomości.